korzystając z okazji, to zobaczcie, drodzy, na ten wyświetlacz. On się mniej więcej wpisuje w trendy, jakie teraz są w nowych pojazdach. Ja tak sobie to przewijam. Tu jest takich różnych dziwnych rzeczy, które sobie tam można przestawić. Jest też tempomat aktywny. Hamuje awaryjnie ten samochód, tak. Posiada elektryczne szyby z przodu i z tyłu. Klimatyzację automatyczną, jednostrefową. Fotele grzane. To jest automat. I to jest hybryda. Spalanie tego pojazdu, to jest 1.5 turbo benzyna. Spalanie tego pojazdu jest na poziomie 6,4. Jakoś tam przyczepko to litr dochodzi. I to, tak powiem szczerze, te 7,4, 7,6 to bez oszczędzania z tą przyczepą. Na już bez przyczepy to dosłownie spada o litr i też tam bez oszczędzania. W takim ogólnym cyklu, czyli miasto, za miastem, wszystko co robicie i dla tych, co mają ciężką nogę. To jest tak zwana, wydaje mi się, miękka hybryda, bo nie jestem mocny aż w tych hybrydach, tak? Ale wydaje mi się, że to jest miękka hybryda i ona oczywiście tam parkingowo jeździ sobie na tylko tym silniku elektrycznym. Ten silnik elektryczny doładowuje się podczas jazdy, czyli tam w drodze hamowania, najbardziej w drodze hamowania, zjeżdżania z górek, innych takich rzeczy, czyli na naszym terenie to jest optymalne rozwiązanie, wydaje mi się. Ten silnik elektryczny, jego głównym zadaniem jest wspomaganie przy przyspieszaniu, czyli przy ruszaniu, przyspieszaniu, wtedy on tam wspomaga ten silnik spalinowy i jest jemu łatwiej, w ten sposób tam zaoszczędza te paliwo. Z takich mankamentów, które ja zauważyłem, bo to nie jest auto premium, oczywiście nie stało koło auty premium, ale cena tego pojazdu może zastanowić, bo jest stosunkowo niska. Ten model akurat kosztował 120 tysięcy brutto, nowy, w salonie. Porównując to, załóżmy, jakieś tam BMW 3 czy tam inne opcje tych lepszych aut markowych premium, to tak spada gdzieś o 50% do ich wartości przy zakupie. Z tego wszystkiego, co wymieniłem, to te auta porównywalne, te premium, mają to samo, co i ten. No na pewno troszeczkę jakoś tapicerek może odbiegać, może trakcja troszkę. Tu trzeba dodać, są światła full LED, bardzo dobre światła, mocne światła, czyli już macie też światła LEDowe. Jego prześwit jest zwiększony i nazwano go Cross, chociaż on nie ma czterech napędów, ma jeden napęd, no ale jakś tam imituje troszeczkę to sylwetko, przypomina jakieś auto tam, nie wiem jakby to nazwać, no to, które sobie poradzi w terenie dobrze, tak? No to mylny obraz tego, no ale stylistycznie tak to wygląda. Fotele w zimę, bo to się jedna zima była za nami, fotele w zimę no, grzeją, że aż pali w plecy. Tam nie ma jakiejś regulacji, stopnia regulacji. Wszystko to jest takie troszeczkę tak na surowo, ale wszystko jest. Radar, kamera cofania. No wszystko to, co mają nowe samochody, nowej generacji w klasie premium, tylko że zupełnie za inną kwotę. Czemu o tym akurat mówimy? Bo wcześniej takich tematów nie poruszaliśmy. To jest czysty przypadek, że o tym mówimy, bo akurat robimy za miastem program na temat zakupu skutera wodnego i akurat to auto wpadło w rękę i nim jedziemy. I przypomniałem sobie, że może kogoś by to zainteresowało, jakby sobie szukał auta w niewysokim budżecie, a w takiej oprawie, czyli hybryda, automat, tam wszystko po kolei. I akurat takie cenie. Widzę, czasami ludzie, czy klienci przyjeżdżają i kupują tam jakieś 10, 8, 7-letni, tam 60, 70 tysięcy, 50 takie auta. W mojej ocenie one wszystkie są już do naprawy. Co by, jakby nie był eksploatowany, to ma te 8, 7 lat, 10, już tam te auto premium, bo przeważnie każdy choruje na auto premium, ja też choruję, też bardzo bym chciał mieć Mercedes AMG, marzę o nim, ale pewnie raczej nie w tym wcieleniu to się wydarzy. I się człowiek jakby musi ratować jakimiś substytutami, no bo wybiera albo święty spokój, te kilka lat gwarancji, no i jest co jest,
nie ubliżając oczywiście tamtej marce. No ale jest to nowe, nikt tam w tym nie siedział, nie jest poobijane, podrapane, nadgnite, uszkodzone. Jeździ w miarę przyzwoicie. Jedyny mankament to wydaje mi się, że mi się nie podoba, jak schodzi na przykład do pierwszy bieg, to automat, i przyłącza się w ten tryb hybrydy i zaczyna jechać. Takie klepnięcie, ma stuknięcie, tyle. Jedna jeszcze uwaga, bo potem może o tym zapomnę powiedzieć, ale pamiętajcie, że jak będziecie wstawiali hak holowniczy do auta, które nie było fabrycznie wyposażone w ten hak, to musicie zrobić taką adaptację hamulców, czyli tego ASP, ABS. Tam są jakieś takie konfiguracje przewidziane przez producenta, że to się zmienia. Nie wiem na ile co się zmienia, powiem wam uczciwie, rzadko ktokolwiek to robi, ale zgodnie z procedurą wymaga pojazd takiej adaptacji, czyli po zamontowaniu haka robimy takie adaptacje. I jakby państwo mieli kiedyś zamontować hak, związko dedykowaną haka, bo trzeba powiedzieć, że to już nie jest tak, że mamy wtyczkę z kablami i sobie tam gdzieś przypinamy w aucie i to działa. Nie, nie, nie. Potrzebny jest moduł, który tam w jakiś sposób poszukuje instalacji pojazdu, że nie są uszkodzone żarówki, bo każde przyłączenie dodatkowe do instalacji pojazdu powoduje zmianę częstotliwości prądu czy obciążenia i od razu macie na desce komunikat, że jest awaria oświetlenia. Każdego jednego, do którego podpięliście jakiś kabel dodatkowy. I potrzebny jest ten moduł. No i ten moduł to nie jest jakiś wielki problem, tam on potrzebuje oddzielnego zasilania, gdzieś go trzeba ładnie schować, wtyczko do dołu, tak żeby nie był narażony na opady, czy tam wodę. No ale tak, i jak teraz wracając do tego zakupu, jak wam ktoś podsunie, że dobra, wam państwu sprzedam dedykowaną wiązkę elektryczną i będzie tylko wepniecie kostkę, będzie super. Otóż w niektórych markach tak nie będzie, w większości tak nie ma. Trzeba robić konfigurację. W większości nie da się tego zrobić u nas lokalnie. U nas w ogóle jest sytuacja dziwna, lokalna, bo nam nie został ani jeden serwis, prócz takiego jednego azjatyckiego pojazdu. Reszta serwisów nam legła, w gruzach upadła na kolana. Nie mamy nic. Więc wszystko po tym zamontowaniu tego haka, jak będziecie mieli taką dedykowaną wiązkę z kosteczkami, będziecie musieli zasuwać do serwisu, tam się umawiać, czekać, płacić. Może się też tak wydarzyć, jak rozepniecie akumulator jakimś przypadkiem, coś się zdarzy, wam to znowu się rozprogramuje. Więc ja z doświadczenia, jeśli mogę doradzić, to doradzałbym montować hak, wiązkę haka uniwersalną. No już po prostu się nic się nie rozprogramuje, nic tam się nie zadarzy, no chyba że to zmoczycie i zamoczycie i ulegnie awarii, ale mamy tu trochę samochodów i haków, także nie ma z tym zupełnie żadnego problemu. Nie jest to, na pewno jest to tańsze niż te wszystkie dedykowane. Nie trzeba ciągnąć okablowania aż do przodu pojazdu. Można to wszystko załatwić z tyłu, w bagażniku, nie przeciągając, nie podnosząc dywanów, nie dokładając dodatkowych instalacji wiązek. I tyle, co bym mógł doradzić w kwestii haka. Nie za wiele wchodzi. No ale jestem, jak jestem bogaczny. To wszystko tam się odkrywa, oczywiście można te fotele położyć, zresztą w każdym aucie jest to, bo to jest standard. Ten, jak widzicie, ma troszkę wyższy prześwit, troszkę większe koła. Ma napisane cross, już wiele z crossem tu wspólnego nie ma. I co? I cena robi robotę, w sensie jest to jakaś alternatywa, nowy pojazd. Zresztą ja zawsze uważałem, że jeśli nie ma pieniążków, jak już warsztat otworzyłem, to zobaczyłem, jak nie ma pieniążków, to się nie kupuje inaczej, ponad swoje możliwości pojazdów, czyli zdarzało się, że ktoś tam kupi A8 Audi, nie wiem, 10-12-letnio, z przebiegiem 250 tysięcy, 300 nawet się zdarza. To już jest pojazd, to jest wrak. A w klasach premium to już jest wrak. I potem człowiek obserwuje, jak właściciel się spala, się denerwuje, bo to wszystko po kolei się psuje. Więc jeśli, jeszcze raz powtarzam, że ktoś nie ma jakiejś tam aspiracji ponad możliwości swojej kieszeni, cokolwiek by to nie było, to może być to auto, inne auto, mniejsze, słabsze, jeszcze słabsze, ale jest nowe. I macie przynajmniej z mechanikami święty spokój. A korzystając z okazji, bo to auto jest akurat, o tym mówimy, na gwarancji, chciałem zgłosić, u nas nawet serwisu nie ma, to był przeglądy gwarancyjny, że tam nie działa gniazdo USB.
bo on coś takiego ma jak każdy pojazd nowy, że można zrzucić rzut ekranu telefonu do pojazdu. I tam macie i gogle, i bota macie, możecie sobie Janosika zarzucić, jak ktoś jest sprytny, to nawet film obejrzeć. No i to tam po pół godziny się wyłącza. Słuchajcie, były 3 przeglądy, jakieś takie serwisowe, i na żadnym tego nie naprawiono. To w kontekście tego, jakbyście mieli żal do mechanika lokalnego jakiegoś. Nie naprawiono tego nawet. Miałem takie 2 zgłoszenia odnośnie głośnika i tego, i się poddałem i chyba naprawię to sam, kupię. I co, wszystkiego dobrego, drodzy Państwo.